do pola karnego Legii około 10 metrów. Dyluś z Majewskim. Nie, to nie Majewski, to Konieczko. I legioniści wybijają piłkę. Kowalczyk. Nie ma tam nikogo z partnerów Legii. Z numerem 11 to Zbigniew Konieczny. To głęboko cofnięty. Tutaj już są atakowani piłkarze Zbigniew przez legionistów. Wędzyński. Jałocha jeszcze walczy o piłkę. Odpychany przez Tomasza Rząsę. Ale sędzia decyduje, że to Jałocha grał nieprzepisowo i wolny dla gości. Dość wolne tempo tego widowiska. Legioniści muszą oszczędzać siły przed kolejnymi spotkaniami. Przypomnę, w środę rewanż w Pucharze Polski. Legioniści jadą do Zabrza, następnie mecz w Warszawie, w lidze z Polonią, przy ulicy Konwiktorskiej. I w kolejną środę legioniści w meczu prawdopodobnie decydującym o tytule mistrza Polski podejmować będą tutaj na Łazienkowskiej Górnik Zabrze. Przed sezonem działacze z Pniew postawili piłkarzom i trenerowi zadanie, że miliarder musi zakwalifikować się do gry w europejskich pucharach. Niestety piłkarzom z Pniew nie udała się ta sztuka, ale stworzyli dosyć solidny, mogący zagrozić każdej polskiej jedenastce zespół. Kibice w stolicy mogli oglądać piłkarzy z Pniew w zeszłym sezonie, kiedy to grali przy Konwiktorskiej, wówczas padł remis z Polonią 1-1, a sympatycy stołecznej Legii mogą dzisiaj obejrzeć, jak grają piłkarze miliardera. Oczywiście zapewne wszyscy liczymy na to, że Legia zdobędzie 2 punkty i zobaczymy tutaj kilka wspaniałych akcji i oczywiście bramki. Ostry strzał Kasperskiego. Bardzo niecelny, piłka wychodzi w aut, nie zdążył do tego zagrania Piotr Majewski i już Ratajczyk wprost do Robakiewicza. Robakiewicz na prawą stronę, do Marcina Jałochy. Jałocha oddaje piłkę Mandziejewiczowi, ten na środek do Leszka Piszo. Legioniści starają się wciągnąć drużynę miliardera. No, miliarder nie kwapi się do ataków. Teraz akcja legionistów z prawej strony na wysokości pola karnego. Kowalczyk. Pilnowany przez Kiriego. Odgrywa do Wędzyńskiego. Wędzyński wzdłuż linii 16 metrów. Wypychany przez Tomasza Rząsę. Jeszcze próbował Rząsa ślizgiem wybić piłkę legioniści, ale tutaj jest Ratajczyk. Bardzo dobre wejście obrońcy warszawskiego i mocny strzał z dystansu. Płaczkiewicz miał problemy z opanowaniem tego uderzenia. A tam już czaił się Wojciech Kowalczyk na ewentualną dobitkę. Bardzo udane wejście Krzysztofa Ratajczyka. Zbiera teraz zasłużone prawa za to zagranie. I drużyna miliardera wychodzi. Ale przerywa akcję miliardera Jałocha, podcinany przez Macieja Janiaka i rzut wolny dla legionistów. Jałocha miał ostatnio kłopoty ze zdrowiem, nie wystąpił w jednym z ostatnich spotkań. Także każdy uraz tego piłkarza może być przyczynkiem do groźnej kontuzji. Kruszanki do Mandziejewicza. Ratajczyk tym razem niecelnie. Okazja dla gości na szybką kontrę. Ale już tutaj są atakowani piłkarze z Pniew przez legionistów. Konieczko na środku, na prawą stronę. Bardzo skutecznie blokował Michalski, ale tu jeszcze jakiś zamieszanie na polu karnym i już szansa na kontrę. Dalekie podanie do Kowalczyka, a Kowalczyk nie przejął tego zagrania.
ale trzeba przyznać, że ten lob Leszka Pisza był pierwszej klasy. Piri. Razem głębokie podanie do Rząsy, ale sędzia zdecydowanym ruchem wskazuje, iż Rząsa był na dwumetrowym spalonym. Spieszy się Zbigniew Robakiewicz. I Kruszankin wznowił grę. Mandziejewicz do Michalskiego. Michalski atakowany ponownie do Mandziejewicza. Głęboko cofnięty pod Broźny, aż na środek boiska. Leszek Pisz. Wypychają zawodnicy miliardera legionistów z własnej połowy. Może Michalski uruchomi kolegów z przodu, tak jak teraz celnym podaniem. Wędzyński, ale pilnowany tam przez Tomasza Rząsę. I odebrał Rząsa piłkę warszawiakowi. Dobre wejście Marcina Jałochy. Zdołał jeszcze dojść do zagrania Krzysztof Nowak i out dla miliardera. Rząsa. Powstrzymywany nieprzepisowo przez Marcina Jałochę Piotr Majewski. Wolny w okolicach środka boiska dla piłkarzy gości. To lider zespołu z Pniew, Daniel Dylusz, mniej widoczny w tych pierwszych minutach. Mapeza do Dylusza. Dylusz, co pamiętamy, tworzył bardzo dobrą parę razem z Baziukiem jeszcze w Zagłębiu Lubin. Mieliśmy możliwość parę lat temu oglądania tutaj w Warszawie na stadionie Legii piłkarzy Zagłębia w tym jeszcze pełnym składzie, kiedy to wywalczyli Puchar Polski po rzutach karnych z zabrzańskim Górnikiem. I Robakiewicz od własnej bramki do Kruszankina. Oczywiście, proszę mi wybaczyć, pomyliłem się, to nie byli piłkarze Zagłębia Lubin, tylko Miedzi Legnica. Kruszankin do Mandziejewicza. Mandziejewicz już tam szuka wzrokiem Kowalczyka. Do niego zagranie. Przeciął lot piłki Wilk. Rzutem z autu na wysokości pola karnego rozpocznie Fedoruk. Do Kowalczyka. Kowalczyk do Michalskiego, ten zbyt mocno do Podbrocznego i od bramki rozpocznie Kiewicz. Więc bierze się piłkarzom gości, oni zapewne zadowoleni byliby, gdyby wywieźli jeden punkt, a nadal 0 do 0 przy Bagnetowski. 20 minut poza nami. Jeszcze jeden out dla gości. Trener Janas pokrzykuje do swoich zawodników. Bardzo nerwowe są te początkowe minuty każdego ze spotkań. Kiedy legioniści strzelą już bramkę, wtedy idzie znacznie łatwiej. Rząsa. Bardzo groźny, młody, utalentowany piłkarz. Ale umiejętnie powstrzymany przez Marcina Jałochę. I już rzutem z autu rozpocznie miliardy. Coraz bliżej pola karnego legionistów. Konieczko do Rząsy. I Leszek Pisz przy piłce. Do Kowalczyka. I skutecznie wybijają piłkę goście. Nieporozumienie teraz jest jeszcze Mapeza. W środku z numerem 6 Piotr Kasperski. Daniel Dylusz. Nie ma komu zagrać. Atakowane już tam przez Mandziejewicza. I out dla legionistów. Ratajczyk do Robakiewicza. Do Kruszankina i kolejna akcja legionistów. Mandziejewicz. Wychodził mu pod Broźny. Mandziejewicz
cały czas przy piłce. Do Michalskiego. Ale powstrzymywany przez Kniewia. Konieczko. Majak w pojedynku z Jałochą. Piłka dla Legii, jest Mandziejewicz. Do tyłu, do Kruszankina. Próbują wciągnąć kilku piłkarzy gości na własną połowę legioniści. Niecelny teraz było to podanie Kruszankina. I drużyna miliardera. Kasperski. Oszukał już dwóch zawodników Legii. Ale skutecznie Juliusz Kruszankin wybija mu piłkę i szansa na kontrę dla Legii. Ale fatalnie zagrał Marcin Jałocha. I miliarda. Z prawej strony spokojnie. Piri. I ponownie Kruszankin, ostoja warszawskiej obrony. Kruszankin wprowadził ład, spokój, jeśli chodzi o linię defensywną warszawskiej Legii. Pamiętamy mecz z Wartą, kiedy to Legia prowadząc 2-0 pozwoliła poznaniakom na remis, uzyskanie dwóch bramek i dopiero ten cudowny strzał w okienko Podbrożnego w 89 minucie dał Legii zwycięstwo. Oby tylko piłkarze warszawscy nie zlekceważyli, nie podeszli zbyt rozluźnieni do spotkania z miliarderem. Podbrożny do Ratajczyka. Wolno grają legioniści. Mandziejewicz. Do Pisza, ale bardzo niecelnie i już piłkę wybija w aut Mapeza. Z boku Jałocha. Nikt się nie kwapi z legionistów do tego wyrzutu. Teraz dopiero Kowalczyk. Udane odegranie do Wędzyńskiego. Wędzyński już jest w polu karnym. Do tyłu Fedoruk. Z linii niemalże pola karnego. Bardzo nieczysto uderzył piłka wysoko ponad bramką Płaczkiewicza. No była to zapewne najbardziej dogodna jak do tej pory sytuacja na uzyskanie pierwszej bramki. Praktycznie wyłożył piłkę Wędzyński Fedorukowi. Ponownie Wędzyński. Spokojnie, coraz bliżej bramki do Kowalczyka. Kowalczyk faulowany przez Johna Pirego. Szansa dla legionistów. Leszek Pisz. 5 metrów do linii pola karnego. Dwaj piłkarze miliardera w murze. Jak rozegrają ten wolny legioniści? Wyszatkowanie, wyskakuje Mandziejewicz. Wydawało się, że piłka zmierza w kierunku bramki. Tymczasem jeszcze od któregoś z obrońców gości otarła się futbolówka i drugi rzut rożny dla warszawiaków. Płaczkiewicz ustawiał kolegów z drużyny. Już Leszek Pisz, dośrodkowanie głęboko. Jest Ratajczyk do Podbrożnego, cofnięty Podbrożny. Dobre bardzo udane do Fedoruka. I sędzia orzekł, że Adam Fedoruk był na pozycji spalonej. To sędzia główny przed momentem, Julian Pasek z Okręgowego Kolegium Sędziowskiego w Legnicy. Już rozgrywają piłkę zawodnicy miliardera. Udane przejście Mapezy. Zagranie na prawe skrzydło. Ponownie Mapeza. Dodanie dla Dylusza. Dyluś tutaj do nieobstawionego z lewej strony Kasperskiego. Kasperski atakowany przez Leszka Pisza. Jeszcze dobre zagranie do Konieczko. Konieczko do środkowania, ale zbyt głębokie i rozpoczną od własnej bramki warszawiacy. Bardzo skutecznie blokował Ratajczyk Majewskiego, który nie mógł opanować piłki.
piłka na środku boiska. Mandziewicz. Do wychodzącego Fedoruka. Przepraszam, oczywiście to jest Podbrożny. Podbrożny z lewej strony. Ładny zwód, ograł Mapezę. Ale drugi raz Mapeza nie dał się nabrać i wybił piłkę w aut. Adam Fedoruk. Komu zagra Fedoruk? Blisko ma tylko Kowalczyka. Żaden z legionistów nie kwapi się, żeby podbiec. Fedoruk. Skuteczne minięcie. Fedoruk już wchodzi w pole karne. Ale zagrał wzdłuż bramki. Nikt się nie zorientował. I rzut rożny. Bardzo udane wejście Fedoruka. No szkoda, że nie zrozumieli jego intencji koledzy z drużyny. Tymczasem podrywają się warszawscy kibice, głośno dopingując swoją drużynę. Pisz wysoko wyskakiwał tam Kruszankin, ale pierwsi byli obrońcy gości. Ratajczyk pozwolił piłce na opuszczenie boiska. I na środek tutaj jest Marcin Jałocha na nietypowej dla siebie pozycji. Marcin Jałocha, gdy tylko nadarza się okazja na celne dośrodkowanie z rzutu rożnego bądź z rzutu wolnego, zostaje tutaj z tyłu jako ostatni stoper, gdyż Juliusz Kruszankin, bardzo wysoki zawodnik, udaje się tam, zapędza się w pole karne Płaczkiewicza i stara się pomóc kolegom z linii pomocy i ataku. Janiak próbował do Dylusza, ale piłka opuściła boisko i aut dla warszawiaków. Mandziejewicz do Kruszankina. Kruszankin ponownie oddaje piłkę Mandziejewiczowi już na środku. Tutaj jest Adam Fedoruk. Muszą legioniści rozgryźć defensywę gości. Tutaj 7 tysięcy sympatyków futbolu w stolicy czeka na pierwszego gola. Tymczasem Dyluś w pojedynku biegowym z Michalskim, wygranym przez legionistę. Radosław Michalski. Do Pisza. Pisz. Cały czas utrzymuje się przy piłce. Nie ma komu zagrać. Na środek do Kowalczyka. Kowalczyk udanie odgrywa do Michalskiego. Michalski dośrodkowuje i przecina lot piłki Płaczkiewicz. Ta akcja mogła się podobać. Szybkie wejście Michalskiego i dobrze ustawiony Płaczkiewicz. Natychmiast do przodu, tam walczy Janiak. Pisz w pojedynku główkowym z jednym z zawodników miliardera. I zawodnicy z Pniew utrzymują się przy piłce. Zagranie do Rząsy. Rząsa w pojedynku z Wędzyńskim, groźnie pod bramką Legii. Rząsa, ale tutaj jest Ratajczyk. Czyste zagranie, sędzia pokazuje, że nic nie było. Był czysty wślizg Ratajczyka. To bardzo dobry zawodnik, Krzysztof Ratajczyk. Po raz kolejny pokazał, że obrońca nie musi grać z faulem, że może odbierać czysto piłkę, ale teraz przedziera się tutaj Kowalczyk. Osamotniony musiał przegrać pojedynek z reprezentantem Zambii Mapezą. Mapeza do drugiego Zambijczyka, to John Piri. Piri zdecydował się na uderzenie z dystansu, ale obok prawego słupka bramki Robakiewicza. Już legioniści do Kowalczyka. Kowalczyk z przodu. Przy nim niedaleko niego tylko Podbrożny. Fedoruk do Podbrożnego. Podbrożnemu odskoczyła piłka. Dobry wślizg Dylusia i wychodzi z numerem 4 Robert Wilk. Ale jest tam kapitan Legii Leszek Pisz. W tempo do Fedoruka. Fedoruk, jeden dribbling. Drugi podcinany przez zawodnika miliardera.
Fedoruk już wstaje. Dobrze, że nie było to groźne starcie. I kolejna szansa dla Legionistów. Leszek Pisz już ustawił piłkę, już spogląda, komu tam posłać ją na pole karne. Do Kruszanki na tam jeszcze piłka odbita od któregoś z zawodników miliardera. Nie zorientował się Mandziejewicz i wrzutem z autu rozpocznie Wędzyński. Do zakończenia pierwszej części gry około 15 minut. Zobaczymy, czy starczy ten kwadrans, aby Legioniści uzyskali prowadzenie. Na środku jest Mandziejewicz. Ma szansę na oddanie strzału. Bardzo ładne uderzenie. Już myślałem, że piłka leciała w okienko bramki Płaczkiewicza. Chyba o centymetry minęła spojenie słupka z poprzeczką. Tak długo przymierzał się do tego strzału Zbigniew Mandziejewicz. Bardzo ładne uderzenie. No szkoda, szkoda, że nie w światło bramki, bo myślę, że Płaczkiewicz nie miałby dużo do powiedzenia. To jeszcze raz strzał Mandziejewicza. Bardzo mało brakowało. Już Janiak zostawia piłkę koledze z drużyny, Kasperskiemu. Nie, to nie Kasperski, przepraszam, to Dyluś. Mało widoczne są numery zawodników gości. Już Legioniści. Ach, Michalski niepotrzebnie przepuścił tą piłkę. Nadal jednak Legia. Marcin Jałocha do Kruszankina. Jest Mandziejewicz. Znalazł podbrożnego, podbrożny pilnowany przez dwójkę obrońców gości. Okazja na kontrę, ale Kruszankin tutaj panuje w defensywie warszawskiej Legii. Leszek Pisz nie ma komu zagrać. Jedno, drugie kółeczko i do podbrożnego. Podbrożny jest na wysokości pola karnego. Spychany przez Krzysztofa Nowaka i odebrali Legioniści piłkę goście. Dyluś. Rząsa i aut dla miliardera. Rzutem z autu rozpoczyna Rząsa. Daleko do przodu. Starał się tam wyłuskać piłkę Wędzyński. Dzięki temu Janiak wyjechał z piłką poza plac gry. Proszę Państwa, właśnie w tym momencie speaker zawodu podał informację, która ucieszyła licznie zgromadzonych kibiców Legii, bowiem łódzki Widzew prowadzi na własnym boisku w Łodzi z Górnikiem, bezpośrednim konkurentem do tytułu Mistrza Polski, 2-0. No może ta wiadomość uskrzydli stołecznych zawodników i zdopinguje ich do zdobycia bramki. Gdyby Legioniści wygrali, a mecz w Łodzi zakończył się takim wynikiem, jaki podał przed chwilą Marcin, Legia by miała już 2 punkty przewagi nad Górnikiem w perspektywie 2 spotkań ligowych. Kruszanki na środku. Może on poderwie Legionistów. Zagranie do Wędzyńskiego, a Wędzyński troszeczkę spóźnił się. Muszą Legioniści przycisnąć. Układ w tabeli bardzo dobry dla piłkarzy warszawskich. Tylko trzeba to spotkanie wygrać. Kasperski. Konieczko. Coraz śmielej poczynają sobie goście. Robakiewicz. Odpychany przez jednego z napastników miliardera. Rzut wolny już wykonany. Leszek Pisz. Ach, zbyt lekkie było to zagranie. I ponownie zawodnicy miliardera. Mapeza. Dyluś. Do Janiaka. Janiak nieprzepisowo atakowany i rzut wolny. Legioniści grają bardzo wolno w dzisiejszym spotkaniu. A
Jarder niczym nie ustępuje liderowi tabeli. Rzut wolny, duży kąt, ale tutaj jest Radosław Michalski. Jeszcze uderzenie z dystansu, bardzo ładny strzał grającego z numerem 11 Zbigniewa Konieczko. Podobny zresztą do strzału sprzed kilkunastu minut Mandziejewicza, też piłka minimalnie minęła swoje niesłówka z poprzeczką bramki, tym razem bronionej przez Robakiewicza. Już legioniści na środku, Mandziejewicz. Dalekie zagranie do Kowalczyka. Ale Kowalczyk osaczony przez dwóch ciemnoskórych zawodników Jardera stracił piłkę. Mapeza. Krzysztof Nowak. Nie ma komu zagrać. Dopiero teraz wyszedł na pozycję Rząsa, faulowany przez Grzegorza Wędzyńskiego. Kolejny wolny. Około 6-7 minut może do gwizdka kończącego pierwszą część spotkania Legia Miliarder. A tu w dalszym ciągu na boisku przy Łazienkowskiej 0-0. Już za moment podniesie się Tomasz Rząsa i rzutem wolnym rozpocznie Konieczko. Zagranie do Janiaka skutecznie blokowany zawodnik gości i od bramki już rozpoczął Robakiewicz podaniem do Kruszankina. Tutaj wielką owację zrobili kibice Leszkowi Piszowi, który dzisiaj obchodzi urodziny. No, miejmy nadzieję, że sprezentuje sobie bramkę, koledzy, zwycięstwo. To Pisz. Właśnie Leszek Pisz. Ach, nie udało się to kółeczko. Bardzo ładnie chciał wejść w pole karne, ale czujni byli obrońcy gości. Nie klei się gra legionistom. Kowalczyk cofnięty walczył piłkę. Może teraz Radosław Michalski poderwie Legię do bardziej żwawej gry. Fedoruk na lewej stronie. Dobre zagranie do Pisza. Pisz wchodzi w pole karne. Próbował wzdłuż bramki zagrać któremuś z napastników, ale tylko rzut rożny. To, o czym Maciek mówił przy okazji wcześniejszego kornera, Kruszankin jest w polu karnym. Jałocha cofnięty. Jak legioniści rozegrają ten rzut rożny? Tym razem zupełnie inaczej. Do Ratajczyka ma miejsce na oddanie strzału. Ratajczyk długo składał się. Zostało zablokowane to uderzenie przez któregoś z obrońców Miliardera. Dyluś. Tutaj jest Rząsa i Wędzyński. Wędzyński spokojnie na środek do Marcina Jałochy. Mandziejewicz do Fedoruka. Fedoruk, znów dobry dribbling tego piłkarza. Wychodzi mu podbrożny na pozycję. Wybiera Leszka Pisza na środku. Pisz, Kowalczyk, przepraszam, w pojedynku z Janiakiem. I out dla legionistów. Nikt nie wychodzi Wędzyńskiemu. Musi zagrać do tyłu, do Kruszankina. Kruszankin spokojnie odgrywa do Mandziejewicza. Ten oddaje piłkę Ratajczykowi. Michalski na środku. Do podbrożnego, podbrożny ładnie sklepki do Michalskiego. Michalski już jest w polu karnym i gol! Wspaniała akcja Michalskiego z podbrożny. Michalski jak maszyna wpadł w pole karne, niczym czołg. Huknął jak z armaty i piłka zatrzepotała w siatce bramki bronionej przez Dariusza Płaczkiewicza. Proszę bardzo, Radosław Michalski. On potrafi
tak właśnie zdobywać piękne bramki. Znakomity rajd warszawskiego pomocnika. Gromkie Legia, Legia, mistrz, mistrz na trybunach stadionu Legii. 1-0. Długo przyszło nam czekać na tą bramkę, aż 42 minuty. I Legia prowadzi po bramce Radosława Michalskiego. 1-0. A zobaczymy, jak rozwinie się dalsza część spotkania. Czy miliarder znowu będzie starał się bronić i wybijać z rytmu legionistów, czy teraz może bardziej śmiele zaatakują zawodnicy miliardera. Na pozycji spalonej Piotr Kasperski. I rzutem wolnym rozpocznie Robakiewicz, który tak wspaniale bronił w Łodzi w meczu z UKS-em. Przegląd sportowy uhonorował tą wspaniałą grę warszawskiego golkipera rękawicami PS, które są przyznawane po każdej ligowej kolejce. A w ogóle trzeba powiedzieć, że w 11 kolejki znalazło się aż 6 zawodników stołecznej Legii. Kowalczyk do Leszka Pisza. Pisz, mocne uderzenie z daleka, ale kilka metrów ponad bramką Płaczkiewicza. Do zakończenia w pierwszej części spotkania około 2 minut. I rozpoczynają zawodnicy miliardera. Ożywiło nam się to spotkanie po bramce Michalskiego. Ożywili się także kibice Legii. Mandziejewicz, znowu sytuacja na podwyższenie wyniku. Bardzo dobre zagranie na podbrożnego. Ten próbował bez przyjęcia uderzyć z pierwszej piłki. Nie trafił dobrze w piłkę i skończyło się na oddaniu takiego lekkiego strzału obok prawego słupka bramki bronionej przez Płaszkiewicza. I od bramki rozpoczyna Mapezo. Obaj reprezentanci Zambii i Piri i Mapeza grają już drugi sezon w barwach miliardera, ale Leszek Pisz, dobre dośrodkowanie, to jest podbrożny. Och, gdyby był troszeczkę wyższy albo później wyskoczył do tej piłki, mógłby pokusić się o zdobycie drugiej bramki. A podbrożny w ostatnich 5 spotkaniach, 4 ligowych i w meczu pucharowym z Górnikiem Zabrze strzelał bramki. Także na pewno będzie chciał podtrzymać tą swoją dobrą passę i także w 6 kolejnym spotkaniu zdobyć bramkę dla stołecznej Legii. A dla gości nie podoba się ta decyzja warszawskiej publiczności. Tutaj jest konieczko. Do Janiaka. Janiak poradził sobie z Jałochą. Jeszcze głębokie dośrodkowanie i Romakiewicz pewnie. Bardzo dobre wyjście warszawskiego golkipera. Na 11 metrze wyłapał dośrodkowanie zawodnika miliardera. A to strzelec pierwszej bramki dla Legii, Radosław Michalski. Już do Mandziejewicza. Jest kapitan Legii, Leszek Pisz. I podbrożny. Dobre odegranie do Pisza, ale wybił mu Robert Wilk futbolówkę. Trener Janas spogląda na zegarek. Kilkadziesiąt sekund do zakończenia pierwszej połowy. Co powie warszawski trener swoim piłkarzom w szatni? Szansa na kolejną bramkę. Kowalczyk jeszcze utrzymał się przy piłce. Do Pisza, ostry strzał Pisza, ale 2 metry nad poprzeczką. To kapitan wojskowych, jubilat dzisiejszy. Zadebiutował w barwach Legii w 1987 roku. Grał przez kilka sezonów, później przez jeden sezon przeszedł, by bronić barw swojego wcześniejszego klubu Motoru Lublin i powrócił do Legii. Jest kapitanem warszawskiej drużyny, liderem, mózgiem zespołu. Podanie głową, więc Płaczkiewicz może chwytać piłkę w ręce już do Mapezy. Mapeza teraz do Konieczko. Wolno, bardzo wolno grają futboliści z Gniew. Tomasz Rząsa. Ponownie Konieczko.
Teraz Legia atakuje już na połowie rywali. Już wydawało się, że piłkę przejmie Mandziejewicz, ale w dalszym ciągu atakują goście. Prawa strona boiska. Dużo swobody mają Gniewianie, ale już nie ma komu zagrać. Już im bliżej pola karnego, tym trudniej. I w tym momencie arbiter główny, pan Julian Pasek, daje znak, by piłkarze zeszli na przerwę. Spotkamy się za chwilę. 35 minut pojedynku Legia Warszawa Miliarder Gniewy. Na razie po bramce w 41 minucie Radosława Michalskiego Legia wygrywa 1-0. Może teraz podamy składy tym, którzy dopiero teraz włączyli odbiorniki telewizyjne. Legioniści z jedynką Zbigniew Robakiewicz, dwójka to Zbigniew Mandziejewicz, z trójką Krzysztof Ratajczyk, z czwórką Juliusz Kruszankin. Piątka to Grzegorz Wędzyński, z szóstką zagra Marcin Jałocha, z siódemką kapitan drużyny, dostojny jubilat Leszek Pisz. Z ósemką Radosław Michalski, z dziewiątką Jerzy Podbrożny, dziesiątka to Wojciech Kowalczyk i z jedenastką Adam Fedoruk. Trenerem jest oczywiście Paweł Janas, a drugim trenerem Lucjan Brychczyk. I skład gości w bramce Dariusz Płaczkiewicz, kapitan ekipy z Pniew. Z dwójką reprezentant Zambii John Piri, z trójką podobnie Norman Mapeza, z czwórką Robert Wilk, piątka to Krzysztof Nowak, szóstka Piotr Kasperski, z siódemką Maciej Janiak, z ósemką Daniel Dylus, z dziewiątką Tomasz Rząsa, z numerem dziesiątym Piotr Majewski i z jedenastką Zbigniew Konieczko. Już Miliarder rozpoczął drugą połowę. Ja może Państwu podam wyniki już zakończonych spotkań, w tych, które są dla nas najważniejsze, dla warszawskiej Legii. Widzew pokonał Górnik 2-0, GKS pokonał Wartę 3-0, a Ruch wygrał z ŁKS-em 4-1. Tymczasem akcja Podbrożnego. Osaczony przez czwórkę obrońców, znakomite jeszcze uderzenie Adama Fedoruka, mija o kilka centymetrów spojenie lewego słupka i poprzeczki bramki Płaczkiewicza. Licznie zgromadzeni kibice Legii, trochę przybyło w przerwie, jest może już około 8 tysięcy fanów warszawskiej jedenastki przy Łazienkowskiej. John Piri. Daleko tam był Tomasz Rząsa, ale jest też Michalski. Do Wędzyńskiego. Już Mandziejewicz. Niecelne zagranie stołecznego obrońcy i aut dla gości. Przypomnijmy jeszcze Państwu, iż dzisiejsze zawody sędziują sędziowie z Okręgowego Kolegium Sędziowskiego z Legnicy, jako główny Julian Pasek, i pomagają mu na liniach Antoni Bobkiewicz i Władysław Wota. Po zakończonych meczach tej czwórki, która walczy o tytuł mistrza Polski, nastąpiła zmiana drobna w tabeli. Legia, pod warunkiem, że wygra dzisiejsze spotkanie, będzie miała 45 punktów. GKS, który awansował z trzeciego na drugie miejsce po wygraniu dzisiaj 3-0 z poznańską Wartą, na miejscu drugim 43. Górnik, spadek o jedno miejsce, również 43. ŁKS, który już zupełnie odpadł, jeżeli chodzi o walkę o tytuł mistrza, 40 punktów. Fedoruk z lewej strony, dobry dribbling, poradził sobie z obrońcą, wystawia piłkę Podbrożnemu, blokowane uderzenie napastnika warszawskiego i od własnej bramki rozpoczną goście. Norman Mapeza pozostawił piłkę Płaczkiewiczowi, ten już do Konieczki, kolejny aut dla gości. Piłkę wrzucał będzie Robert Wilk. I nowo wprowadzony na boisko Robert Muchorski. Tutaj niebezpiecznie wchodzi Wilk. Odgrywa na prawą stronę do Janiaka. Jest na posterunku Kruszanki. Pisz przedłuża do Podbrożnego. Podbrożny jeszcze raz do Pisza. Bardzo dobre wejście po pomocnika warszawskiego. Wypuszcza Kowalczyka, ale niecelnie. Tu jest dwójka ciemnoskórych piłkarzy z Pniew. Radzą sobie z warszawskim napastnikiem. Jakieś nieporozumienie. Kowalczyk próbuje zasugerować,
że musi zostać udzielona pomoc masażystów leżącemu warszawskiemu piłkarzowi. Stanisław Machowski opatruje już piłkarza Legii. Radosława Michalskiego. Nie, to chyba Jerzy Podbrożny leży na murawie, tak. Doznał jakiegoś urazu głowy. Miejmy nadzieję, że za moment wstanie i pokusi się o zdobycie bramki. Podbrożny podnosi się już o własnych siłach z murawy. Będzie mógł kontynuować grę w drugiej połowie. I rozpoczyna Norman Mapeza. Ratajczyk bardzo pewnie. Do Podbrożnego. Podbrożny. Długie zagranie, tam wychodzi mu Wędzyński, ale wcześniej był Robert Wilk. Mapeza spokojnie do Konieczki. Konieczko ma tutaj z prawej strony Krzysztofa Krzysztofa Nowaka. Nowak atakowany przez Podbrożnego. Dobry ślizg napastnika Legii i out dla gości. Nowak zostawia piłkę Robertowi Wilkowi. Wilk długo zwleka z wrzutem. Znalazł teraz Konieczko. Ponownie piłka adresowana do Konieczki. Przy nim Michalski. Konieczko radzi sobie. Chciał ładnie wypuścić Wilka, ale otarła piłka o Fedoruka i kolejny aut, tym razem o 10, może 12 metrów bliżej do bramki Legii. Wilk. Konieczko. Nikt mu nie wychodzi. Walczy. Walczą o piłkę legioniści. Teraz bardzo nieładnie faulowany Krzysztof Ratajczyk. Przeprasza Robert Wilk Ratajczyka. Ratajczyk musi na chwilę opuścić boisko, ale nie. Już kontynuuje grę. Zbędna była pomoc warszawskich lekarzy. Leszek Pisz. Spokojnie. On kontroluje poczynania swoich kolegów. Tym razem jednak nie zrozumiał się z Wędzyńskim i przy piłce Mapeza. Dyluś. Dobre wypuszczenie Kasperskiego. Kasperski, ale tutaj jest jedynie Juliusz Kurszanki. Nadal jednak pniewianie w natarciu. Wilk ładnie do Rząsy. Rząsa w pojedynku biegowym z Fedorukiem i z Ratajczykiem. Rybakiewicz będzie mógł rozpocząć od własnej bramki. Do Fedoruka, na lewą stronę. Nikt nie wychodzi Fedorukowi. Fedoruk chyba sam będzie chciał z lewej strony tutaj rajd zrobić. Ładnie minął Wilka i do Michalskiego. Michalski ma trochę swobody. Przyspiesza, jeden zwód. Zagrywa na prawo, dochodzi do piłki. Podbrożny. Wycofał tam do Pisza, ale jeszcze legioniści. Wędzyński. Dopiero teraz wychodzą futboliści z Pniew z kontrą. Ale tutaj jest Leszek Pisz i Krzysztof Ratajczyk. Pisz spokojnie do tyłu. Mandziejewicz. Ma z lewej strony Fedoruka. Do niego kieruje podanie. Fedoruk atakowany przez Wilka. Teraz przyspiesza Adam Fedoruk, wchodzi w środek. Bardzo dobre wyjście, mija Dylusia. Zagrywa do Podbrożnego. Podbrożny ma z przodu tylko Kowalczyka i Wędzyńskiego. Wpada w pole karne, decyduje się na uderzenie. Płaczkiewicz znowu jakieś kłopoty, odbita piłka, ale zbyt duży był kąt, by Podbrożny mógł marzyć o zdobyciu bramki. Giri. Daleko. To jest Rząsa i Kruszanki. I Mandziejewicz. To Kruszankina. Kruszankin natychmiast do Leszka Pisza z pierwszej piłki. Pisz do Kowalczyka. Przy Kowalczyku jak cień Piri, ale ogrywa go.
Kowalczyk już jest na wysokości pola karnego i chyba zbyt mocno wypuścił sobie piłkę. Sugeruje, iż był popychany przez Irego, ale sędzia nakazuje rozpocząć grę z 5 metrów i 50 centymetrów. Zagranie do przodu, ale tutaj Ratajczyk do spółki z Kruszankinem poradzili sobie, z napastnikiem miliardera. Nowak. Z prawej strony Wilk. Do tyłu. Iri. Do Nowaka. Nowak na środek. Tu jest Konieczko. Radzi sobie z Leszkiem Piszem. Konieczko na środku nieatakowany. Przebieg już z piłką około 10 metrów. Tyluś na lewe skrzydło, tu jest Piotr Kasperski, pilnowany przez Ratajczyka. Kasperski próba dośrodkowania. Grzegorz Wędzyński bardzo ładnie wychodzi z kontrą. Z przodu Kowalczyk i Podbrożny. Do Kowalczyka, ale ten jest bardzo dobrze pilnowany przez Johna Piriego. I w ataku goście. Zagranie na środek. Wstrzymany Dyluś, ale nadal futboliści miliardera przy piłce. Kasperski do Dylusia. Dyluś potrafi uderzyć z dystansu. Zbyt długo teraz zwlekał. Wybrał Roberta Wilka. Wilk odgrywa do Konieczki. Konieczko do Rząsy. Próbują zamknąć legionistów w ich polu karnym, ale tutaj jeszcze Rząsa walczy. Dośrodkowanie, wydaje mi się, że był spalony, tak, podniesiona w górze chorągiewka arbitra liniowego i już wolny pośredni dla legionistów. Juliusz Kruszankin dopisze, iż rozpoczyna kolejną akcję zaczepną legionistów. Krzysztof Ratajczyk wychodził mu z boku Podbrożny, ma do niego pretensje, że nie zagrał. Leszek Pisz spokojnie, starają się wciągnąć legioniści zawodników miliardera. Michalski. Tutaj celnie z lewej strony jest sam Ratajczyk. Ma sporo swobody. Dośrodkowanie. I Wędzyński. Wspaniały strzał z pierwszej piłki, ale szybuje ponad bramką. Ponad bramką Płaszkiewicza. Właśnie strzelec przed chwili, Grzegorz Wędzyński, wpadł jak błyskawica w pole karne, uderzył lewą nogą, mało brakowało. Jałocha do Robakiewicza. Warszawski bramkarz daleko do Wędzyńskiego, ale Wędzyński przegrywa pojedynek z obrońcą gości. Sędzia pokazuje grać dalej. Robert Muchorski do Mapezy. Mapeza rzadko opuszcza swoją połowę. Tak się może właśnie to skończyć. Podbrożny przechwytuje piłkę, ma z przodu Kowalczyka. Jeszcze dribbling, chyba niepotrzebny. Tutaj jest Fedoruk, ale Krzysztof Nowak udanie wychodzi z kontrą gości. I z prawej strony ma niepilnowanego Konieczka. Konieczko już coraz bliżej pola karnego, ale Fedoruk zablokował rajd zawodnika gości. Fedoruk cały czas utrzymuje się przy piłce. Zwleka z podaniem do Pisza. Już Pisz otrzymał podanie. Bardzo ładnie w uliczkę zagrał do Podbrożnego. Podbrożny starał się dośrodkować i wywalczył rzut rożny. Ale dobry był ten wślizg Mapezy. Obydwaj czy wnioskorzy piłkarze miliardera prezentują tutaj solidne wyszkolenie techniczne. Grają w obronie. Pilnują na przemian Kowalczyka i Podbrożnego. Dzisiejszy jubilat, Leszek Pisz ustawił piłkę w narożniku. Płaskie dośrodkowanie na krótki słupek. Jeszcze jest Ratajczyk. Faulowany, będzie rzut wolny około 22 metrów od bramki Płaszkiewicza. Tym razem faulował Norman Mapeza. Leszek Pisz pieczołowicie ustawia futbolówkę. Zobaczymy, jak
Legioniści rozwiążą ten wariant gry. Liczny mur drużyny gości. Z lewej strony w murze także ustawia się Jerzy Podrożny, a także Fedoruk i Mandziejewicz. Próbują wytworzyć lukę, by piłka mogła tamtędy przejść w światło bramki. Znakomity strzał i bramka! Proszę Państwa, tak właśnie uderza piłkę z środków wolnych Leszek Kisz. Doskonała akcja warszawskiego pomocnika, kapitana drużyny i dzisiejszego jubilata. Mówił Maciek w pierwszej części gry, że chciałby sobie sprawić bramkowy prezent Leszek. I piękny strzałek pokonuje Płaczkiewicza. Płaczkiewicz zrezygnowany, miał tą piłkę na ręku, ale przełamała palce i znalazła drogę do niewskiej siatki. Jeszcze raz strzał Pisza. Wspaniale Pisz uderzył. Przemamał ręce Płaczkiewicza i bezradny bramkarz drużyny gości musiał po raz drugi w dzisiejszym spotkaniu wyjąć piłkę z siatki. Kibice bardzo zadowoleni, a tutaj Legia prowadzi z miliarderem 2-0. Niezbyt celne to zagranie Płaczkiewicza, out dla Legionistów. Jeszcze do niedawna spekulacje w prasie, w radio, w telewizji, że wszystko rozstrzygnie ostatni mecz, a tymczasem Michalski. Tymczasem wszystko może rozstrzygnąć się już na dwie kolejki przed zakończeniem ligowego finiszu. Ale nie przesądzajmy, bowiem tutaj jeszcze dwa trudne mecze przed nami. Derby Warszawy przy Konwiktorskiej. Dla wszystkich kibiców Legii wiadomość, że już od piątku w kasach Legii bilety w przedsprzedaży i wchodzą legioniści zorganizowaną grupą od ulicy Konwiktorskiej. A później 15 mecz, który będziemy relacjonować dla Państwa na żywo, a także powtórzymy w dniu kolejnym, 16 w czwartek, pojedynek sezonu Legia Warszawa Górnik Zabrze, który prawdopodobnie będzie decydował o tytule mistrza Polski. Podwrożny, faulowany przez Krzysztofa Nowaka. Nowak pokazuje, że nic nie było, ale zahaczył nogą Podwrożnego i już Latajczyk z Fedorukiem rozpoczął grę warszawskiej drużyny. Krótko do Leszka Pisza. Iż do tyłu, do Puszonkina. Coraz goręczy jest doping stołecznych kibiców. Na środek do Pisza. Atakowany Pisz przez Dmuchorskiego. Długie podanie Leszka. Bardzo dobre zagranie. Z prawej strony tam już czaił się Jałoka. Jeszcze walczy ambitny zawodnik stołecznej Legii. Ale piłka wychodzi poza linię kończącą boisko. Płaczkiewicz zostawił piłkę w Matezie. I ponownie przy piłce legioniści. Mandziejewicz. Cały czas Mandziejewicz zagrywa do Pisza. I znalazł się na prawej stronie boiska. Faulowany. Faulowany Leszek Pisz przez jednego z zawodników gości. Konieczna jest pomoc warszawskich lekarzy. Przeprasza jeszcze Muchorski, Pisza. Długo nie podnosi się kapitan stołecznej Legii z Murawy. Oby tylko nie było jakiegoś groźnego urazu. Leszek cały czas na boisku opatrywany przez masażystów Legii. Miejmy nadzieję, że zaraz podniesie się, a to bramkarz Dariusz Płaczkiewicz, kapitan drużyny miliardera. Chyba poirytowany. Do tej pory nie może zapomnieć o tej sytuacji, kiedy piłka po uderzeniu Pisza przełamała mu ręce i znalazła drogę do siatki. Musiał Pisz zejść z murawy, ale już jest na boisku. Wszystko jest w porządku, może kontynuować grę. Dylusz. Dobry wślizg Ratajczyka. Ratajczyk wyjaśnia sytuację, już sunie atak Legii. Michalski na prawo do Pisza, ale przeciął tam lot piłki. Nowak.
niecelnie i legioniści. Dobre zagranie tutaj na lewą stronę do Kowalczyka. Kowalczyk ładnie skleja piłkę, już jest na wysokości pola karnego. Wchodzi w pole karne, ostry strzał i gol! Wspaniałe uderzenie tego zawodnika, Wojciecha Kowalczyka. Gratulacje od trenera Janasa. Wspaniały skut. Oszukał Pirego i mocnym strzałem w okienko ulokował piłkę w siatce Płaczkiewicza. Wojciech Kowalczyk. Także jeden z najlepszych napastników w kraju. Puknąłem z armaty Płaczkiewicza, miał nic do powiedzenia. Czyżby rozwiązał się worek z bramkami? Już 3-0 dla Legii. Długo Kowalczyk czekał na zdobycie bramki dla Legii. W lidze z Zawiszą podczas meczu na wyjeździe, który Legia wygrała 6-0. A w Pucharze Polski w pojedynku z 1/4 z Hetmanem Zamość. W przepraszającym geście Kruszanki w stosunku do Robakiewicza mogło to się zakończyć bramką samobójczą. Robakiewicz pokazywał, że złapał piłkę przed napastnikiem miliardera. Tymczasem rzut rożny dla gości. Bramkę Wojtek do kadry, Wojtek do kadry. Warszawska publiczność potrafi docenić trud i zaangażowanie swoich zawodników. Daniel Dylusz. Łasko. Na posterunku jest Leszek Pisz. Od razu do Mandziejewicza. Mandziejewicz po ziemi chciał uruchomić Kowalczyka. Wcześniej był John Peary. Na środek do Konieczki. Konieczko daleko do Janiaka, ale tam są obrońcy warszawscy. Marcin Jałocha. I Kruszanki. Ostoja warszawskiej defensywy. Sprytne zagranie Kruszankina. Wiedział, że nie może uruchomić żadnego ze swoich kolegów. Mocno uderzył piłkę prosto w nogi zawodnika gości. I od bramki Zbigniew Robakiewicz. Rozśpiewały nam się już na dobre trybuny warszawskiego stadionu. No trudno się dziwić. 3-0 prowadzi Legia. I miejmy nadzieję, że ujrzymy kolejne bramki. 23 minuty do zakończenia spotkania. To dużo czasu. Spokojnie goście. Norman Mapeza. Zarówno Mapeza, jak i Piri pilnują na zmianę Kowalczyka i Podbrożnego, ale tym razem nie byli w stanie upilnować warszawskiego napastnika, który pięknym strzałem, mówię o Kowalczyku, zdobył trzeciego gola dla Legii. Szankin wyjechał z piłką poza boisko i wrzutem z autu rozpocznie Puchorski. Już rozpoczęli zawodnicy miliardera. Bezpieczna akcja drużyny miliardera. Już na wysokości pola karnego są zawodnicy miliardera faulowany. Jeden z nich. I rzut wolny. Andrzej Szymański przy lewym słupku. On od 2 lat stoi przy bramce. Powiedział, że od momentu, kiedy Legia przegrała w Pucharze Polski z katowickim IKS-em 0-2 tutaj w Warszawie, będzie stał i od tamtej pory Legia przy Łazienkowskiej nie przegrała żadnego pojedynku. Powiedział, że będzie stał, dopóki będzie trwała ta dobra passa. My życzymy wszystkim kibicom Legii, by ta dobra passa nigdy się nie skończyła. Kruszanki. Do Leszka pisze. I spokojnie rozgląda się. Ponownie Leszek pisze. Wygląda się, iż zawodnicy Legii nie wychodzą, mu teraz dopiero Wędzyński. Kruszanki. Spokojnie do Michalskiego.
Trochę zwolnili legioniści, ale może to jest tylko taki moment wyczekania. Tymczasem Dylusz, przy nim Mandziejewicz. Dylusz wypuszcza Muchorskiego. I out dla gości. Muchorski. On ma najwięcej sił. Wszedł dopiero w drugiej połowie. Konieczko. Do Dylusza. Dylusz, uderzenie z dystansu, ponad jednak bramką Legii. Robakiewicz ma pretensje do obrońców, że pozwalają na strzały z daleka zawodnikom miliardera. Ale nie są to zbyt groźne uderzenia. Pokazuje Zbyszek Robakiewicz, że wyszli do przodu. Do Mandziejewicza. Mandziejewicz próbował głową przedłużyć do Kowalczyka. Fedoruk walczy z Wilkiem i Mapeza. Stoper tygodnika Miliarder w niebie. Do Korskiego. Korski do Wilka. Korski ponownie. Przycisnęli teraz trochę legioniści. Właściwie nie pozwalają przedrzeć się w okolice własnego pola karnego rywala. Ruszanki. Dobrze do Michalskiego. Michalski może się rozpędzić. Ma dużo miejsca. Dwóch obrońców gości, czterech napastników Legii. W tym momencie już pięciu. Jeszcze na prawą stronę do... Ach, Kowalczyk do podbrożnego zbyt lekko. Chyba za bardzo koronkowo chcieli legioniści rozegrać tą akcję. Było tylko dwóch obrońców miliardera i pięciu atakujących legionistów. Dylusz dobrze powstrzymany przez Mandziejewicza. Nadal jednak gość, ale Daniel Dylusz na pozycji spalonej. No, zawodnicy miliardera chyba zobaczyli, że nie mają nic do stracenia. Starają się atakować większą liczbą zawodników, przez co szansa na kontry dla legionistów. Leszek Pisz bardzo ładnie przyjął piłkę na kolano. Zagrał w tempo do Fedoruka. Fedoruk atakowany przez Wilka. Już Fedoruk jest w polu karnym. Dośrodkowanie. Ach, minął się z piłką Kowalczyk. Z kontrą wychodzą goście. Wilk. Do Konieczki. Dla miliardera. Kasperski. Już atakowany przez legionistów. Jakieś przepychanki w okolicy narożnika boiska, ale piłka w posiadaniu warszawiaków. Kruszanki. Na prawej stronie tutaj jest Grzegorz Wędzyński. Ponownie Kruszanki. Rusza do przodu obrońca warszawski. Bardzo dobre zagranie do Wędzyńskiego. Wędzyński zmierza na bramkę Płaczkiewicza. Jeden dribbling, udał się. Bardzo dobrze Wędzyński. Jest w polu karnym i dopiero teraz powstrzymany przez obrońców gości rozpoczną zawodnicy miliardera z własnego pola karnego. A chyba Grzegorz Wędzyński sam chciał zdobyć bramkę. Bardzo ładna akcja z prawej strony, ale powinien zagrać do któregoś ze swoich kolegów, którzy już czekali tam na podanie. Atak miliarder rozpoczął od rzutu wolnego. Mapeza. Tutaj jest Tomasz Rząsa i Robert Muchorski. Ale jest też Ratajczyk. Sędzia uznaje, że zagrał nieczysto i będzie rzut wolny dla gości. Szybko rozegrany. Na prawej stronie Tomasz Rząsa nie doszedł do piłki. Zbyt mocne zagranie i rozpoczną rzutem z autu legioniści. Krzysztof Ratajczyk. Kolejne udane spotkanie. I Robakiewicz na prawo. Tam jest troszeczkę luzu. Zupełnie nie atakowano Marcin Jałocha. Do Wędzyńskiego. Wędzyński. Do tyłu, do Kruszankina. Już jest piłka na środku. Michalski do Mandziejewicza. Mandziejewicz. Długo zwleka. Znalazł Leszka Pisza. Pisz nie ma komu zagrać. Dopiero teraz jest Marcin Jałocha. Ale cały czas w okolicach tej samej strefy boiska. Ponownie Fisz z prawej strony boiska. Niecelnie tym razem. I zawodnicy miliardera przy piłce.
Daniel Dylusz. Dobre zagranie. Tam jest jeden z napastników gości, ale na pozycji spalonej. Już legioniści. Iż spokojnie do Michalskiego. Michalski oddaje piłkę Maciejewiczowi. Maciejewicz do Kowalczyka. Zasępiona twarz trenera Janasa. Ale na pewno zadowolony. 3-0 prowadzą legioniści i szansa na kolejną bramkę. Z prawej strony Fędzyński. Dośrodkowanie tutaj do Fedoruka. Był Robert Wilk na posterunku. Od razu na środek do Dylusza. Dylusz na lewą stronę do Piotra Kasperskiego. Kasperski ma przed sobą tylko Kruszankina. Próbuje do Rząsy, jest spalony. Mimo tego efektownie Zbigniew Robakiewicz opuścił słupki i wspaniale wychwycił tą piłkę. Tymczasem szykuje nam się zmiana. Na boisko wejdzie Marek Jóźwiak, a plac opuści Fedoruk, ale dopiero po tej akcji. Jeszcze podwrożny w pojedynku z Johnem Piri. Przepraszam, z Normanem Mapezą. Mapeza do Łaczkiewicza. Konieczko. Robert Muchorski. Do Rząsy. Radzi sobie Marcin Jałocha z dwójką napastników gości. Kruszanki, tutaj Mandziejewicz w ogóle nie pilnowany. Już Mandziejewicz przyspiesza. Komu zagra? Ładny zwód Mandziejewicza, sam wpada w pole karne. Sędzia orzeka, że nic nie było. Może nie było faulu, ale na pewno został wykrącony z tego dynamicznego rajdu. Zbigniew Mandziejewicz zahaczył go któryś z obrońców. I tak skończyło się wszystko na strachu dla Płaczkiewicza. Ale kolejna szansa dla legionistów. Spokojnie na środku Pisz do Podbrożnego. Podbrożny też na pewno chciałby dzisiaj zdobyć bramkę. Ponownie Podbrożny przy piłce. Jednokrotnie mówiliśmy już, że ten zawodnik posiadł w dużym stopniu umiejętność grania ciała. Ładne przepuszczenie Kowalczyka i wpada już na pole karne. Michalski oddał do Kowalczyka i Kowalczyk z pierwszej piłki nieczysto trafia. I ta przechodzi obok bramki Płaczkiewicza. Niezadowolony Kowalczyk, nie udało mu się tym razem. Rozpocznie od własnej bramki Norman Mapeza. Tymczasem zmiana już dokonana. Fedoruk żegnany oklaskami za dobrą grę w dzisiejszym meczu, a na boisko wszedł już z numerem 14 Marek Jóźwiak. I pierwszy kontakt z piłką tego zawodnika. Ratajczyk. Przyspieszył. Do Pisza, ale przecina lot piłki. Muchorski. Jeszcze Pisz utrzymuje się. Ponownie atakowany przez Muchorskiego. Szansa dla miliardera. Wirk do Kasperskiego. Kasperski do Daniela Dylusza. Dylusz atakowany i dobre wejście teraz Michalskiego, chociaż to nie koniec groźnej sytuacji. Ratuje wszystko Zbigniew Robakiewicz. Nie mógł chwytać, był już poza obrębem pola karnego. Wybił piłkę na aut. Tak teraz grają najnowocześniejsi, najlepsi bramkarze. Nie trzymają się kurczowo bramki, ale także wychodzą daleko do przodu, ratując niejednokrotnie swoją drużynę z potężnych opresji. Konieczko z Rząsą. Ratajczyk wyjaśnił na moment sytuację i on będzie rozpoczynał od rzutu z autu. Do zakończenia spotkania około 10 minut. To bohater poprzedniej akcji Robakiewicz. Ratajczyk. Szybki fał Muchorskiego. Ratajczyk zmienia się z bólu. Żółta kartka, bardzo słusznie. Zagranie od tyłu, atak na nogę piłkarza. To poza tym, że jest to zagranie po prostu chamskie, to może źle skończyć się dla przeciwnika. I żółtą kartką został ukarany Maciej Jania. Trener Janas, jeszcze ostatnie uwagi w tych końcowych fragmentach gry. Około 10 minut do zakończenia spotkania. Na boisku nadal opatrywany Krzysztof Ratajczyk.
30 poprawia Buta i już wstaje Legia Miliarder 3-0. A już chyba nic Legii nie może odebrać zwycięstwa w tym spotkaniu. 3-0 to jest dość duża przewaga. Legia będzie miała 45 punktów. GKS i Górnik 43 i ŁKS, który już nie będzie liczył się w ostatecznej rozgrywce, 40 punktów. Do pierwszej konfrontacji z Górnikiem dojdzie już 8 w Zabrzu, rewanż półfinału Pucharu Polski. Tymczasem Jałocha wypuszcza Marka Jóźwiaka. Ma duży zapas sił Marek. I out dla Legii. Tym razem Jóźwiak jakiegoś bolesnego urazu doznał w pojedynku z Mapezą. Sędzia ponownie wzywa masażystów warszawskich. Teraz do Jóźwiaka podchodzi kapitan Leszek Pisz, także Stanisław Machowski i pan Zbigniew Sęktas. Dużo pracy mają masażyści, lekarze warszawscy w dzisiejszym pojedynku. Wojciech Kowalczyk stara się podtrzymać na duchu Marka Jóźwiaka. Jóźwiak w dalszym ciągu opatrywany. Przypomnijmy, Legia w lidze rozegra jeszcze dwa spotkania przy ulicy Konwiktorskiej. Będzie grać z warszawską Polonią, która już została niestety zdegradowana do drugiej ligi. No i wielki finał, miejmy nadzieję, wielki finał tutaj na Łazienkowskiej z Górnikiem Zabrze. A cofnijmy się o kilka miesięcy. Legia zaczynała rundę wiosenną z 6 punktami straty do zabrzańskiego Górnika. W tym momencie ma 2 punkty przewagi nad Zabrzanami. A oczywiście to, o czym mówi się do tej pory bardzo dużo i pisze, że Polski Związek Piłki Nożnej zabrał Legii, a także Wiśle i ŁKS-owi 3 punkty, a więc Legia praktycznie na dobrą sprawę odrobiła 9 punktów straty do Zabrzan. To świadczy o sile drużyny. Jeszcze zawodnicy z Pniew starają się nam rozpocząć jakąś akcję zaczepną. Ale spokojnie Michalski. Tymczasem w drużynie stołecznej dojdzie do drugiej zmiany. Prawdopodobnie boisko opuści Wojciech Kowalczyk, strzelec 3. fantastycznego gola, a w jego miejsce wejdzie rezerwowy Legii Dariusz Szelong. Legioniści utrzymują się przy piłce. Kowalczyk, Wędzyński, teraz z lewej strony boiska. Koronkowa akcja Legionistów, ponownie Kowalczyk. Bardzo słuszne przerzucenie ciężaru gry na prawą stronę boiska. Leszek Pisz. Nieporozumienie z Michalskim i szansa na kontrę dla gości. Z lewej strony boiska Rząsa, ale czysto odebrana piłka i Robakiewicz. Nie może pogodzić się młody zawodnik z Pniew z decyzją arbitra, ale jest ona, jak wiemy, nieodwołalna. Za moment powinno dojść do zmiany. Piłka musi jeszcze opuścić plac gry. Tymczasem zagranie do Kowalczyka, ten zgrywa do Podbrożnego. Wcześniej był jednak Norman Mapeza. I Robert Wilk do Mapezy. Ponownie przy piłce Wilk. Nie mają miejsca na rozegranie piłki goście. Muchorski z powrotem do Wilka. Wilk rozciąga grę. Ale wyjaśnia wszystko Marek Jóźwiak. Trener Janas na pewno zadowolony. ŁKS i Górnik przegrały swoje pojedynki. Co prawda wygrał GKS, ale i tak Legia będzie miała po tej kolejce 2 punkty przewagi nad drugim w tabeli katowickim GKS-em. Teraz właśnie dochodzi do tej zmiany. Szczęśliwy Wojciech Kowalczyk życzył wszystkiego dobrego Dariuszowi Szelongowi. Gromkie dziękujemy, dziękujemy. Żegna Kowalczyka, a młody Dariusz Szelong
Zobaczymy, jak zaprezentuje się przez ostatnie 4 minuty tego pojedynku. Także zmiana w drużynie miliardera. Z numerem 15 wejdzie na boisko Tomasz Kos, a schodzi Daniel Dyluś. Leszek Mis z prawej strony boiska. Dynamiczne wejście. Tutaj ma tylko Podbrożnego. Jeszcze raz Pisz głęboko właśnie do Podbrożnego. Podbrożny ładnie przyjmuje piłkę. Jest w polu karnym. Zwód. Zagranie tutaj, ale spóźnił się troszeczkę strzelą. I zawodnicy z Pniew ratują się wybiciem piłki na rzut rożny. Lauby. Okazja strzelam do zdobycia bramki w kilkadziesiąt sekund po wejściu na plac gry. Skupiony w bramce Płaczkiewicz. Przy słupku Kasperski. A rzut rożny oczywiście egzekwuje Leszek Pisz. Blisko bita piłka. Tutaj jest jeszcze Wędzyński. Ponownie odgrywa do Leszka Pisza. Pisz tym razem mocniej, ale... Kolejny rzut rożny. I kolejny korner. Ponownie Leszek Pisz będzie miał szansę na dośrodkowanie. Zobaczymy, jak teraz rozwiąże ten stały fragment gry. Głęboko tam do Kruszankina. Jeszcze tutaj zamyka skrzydło Szeląg. Do tyłu, do Jałochy. No niebezpieczne są takie zagrania. Jałocha natychmiast do przodu. Nie było pozycji spalonej. Ratajczyk już jest w polu karnym. Zagrywa i samobójcza bramka. 4-0. Niefortunnym strzelcem był chyba Krzysztof Nowak. Cieszy się Krzysztof Ratajczyk. Co prawda na pewno wolałby sam umieścić piłkę w niewskiej bramce, ale błąd Krzysztofa Nowaka i bramka samobójcza, więc Legia prowadzi na 3 minuty do zakończenia spotkania z miliarderem 4-0. Jeszcze cieszą się warszawiacy, to wejście właśnie Ratajczyka i to niefortunne zagranie Nowaka. 4-0 na stadionie przy Łazienkowskiej. Zawodnicy miliardera przegrywają 4-0, ale walczą ambitnie. Jeszcze starają się zdobyć choćby honorową bramkę tutaj na stadionie Wojska Polskiego. Janiak w walce z Wędzyńskim. Rzut wolny dla Legii. Ratajczyk do Kruszankina. Kruszankin spokojnie na prawą stronę. Mandziejewicz. Juliusz Kruszanki. Do Leszka Pisza. Pisz na środku. Kogo wybierze kapitan wojskowy? Daleko, mocno tam do wychodzącego Mandziejewicza i kolejny rzut rożny. Kolejna okazja na podwyższenie i tak już pokaźnego rezultatu. Te senne pierwsze minuty pierwszej części gry, a później Legia zagrała tak, jak wszystkich do tego przyzwyczaiła. Tym razem krótko. Dopiero teraz mija się z piłką Płaczkiewicz. Było tam dwóch obrońców, którzy wyekspediowali futbolówkę poza boisko. I kolejny rzut rożny. Legioniści przycisnęli w ostatnich minutach spotkania. Zawodnicy miliardera podłamani już stratą 4 bramek. I kolejna szansa dla legionistów. Leszek Pisz. Miły prezent sprawił sobie na urodziny, a także jego koledzy. Sprawili mu piękny prezent, pokonując dotychczas 4-0 miliardera. Ponownie krótko rozegrany rzut rożny. I bramka, gol! Wspaniale, Radosław Michalski! 5-0, to już jest knockout. Doskonałe zagranie Mandziejewicza i piątą bramkę dla Legii zdobywa Radosław Michalski. Rozkleili się całkowicie zawodnicy miliardera. Niesamowicie, jeszcze raz proszę zobaczyć, Leszek Pisz
spokojne dośrodkowanie wprost na głowę Michalskiego, który nie miał problemu z pokonaniem Płackiewicza. Płackiewicz bezradnie, nie wiedział właściwie co zrobić, w ogóle nie rzucił się do tej piłki. 5-0 prowadzi Legia z Miliarderem. Druga bramka Michalskiego, bardzo dobrze zagrał dzisiaj ten zawodnik w spotkaniu z Miliarderem. O ile legioniści nie pokuszą się o podwyższenie wyniku, Michalski rozpoczął i zakończył strzelanie przy Łazienkowskiej, ale do zakończenia jeszcze kilkadziesiąt sekund. O ile sędzia nic nie doliczy, bowiem było trochę tych przerw. Rozśpiewały się trybuny stadionu Legii. Teraz szansa dla gości. Rząsa, ale Ratajczyk był na posterunku. I Marek Jóźwiak z prawej strony boiska. Do Pisa. Pis czeka na swoich kolegów, zagrywa znowu do Jóźwiaka. Jóźwiak wycofuje do Kruszankina. Michalski, już chyba zarówno legioniści, jak i zawodnicy z Kniew czekają na końcowy gwizdek arbitra z Legnicy. Tymczasem w środku Leszek Kisz, wokół niego trzech zawodników gości. Jeszcze dobre zagranie do Podbrożnego. Przyspiesza Podbrożny. Piętą próbował zagrać do Jóźwiaka, ale przechwycili to podanie piłkarze gości. Daniel Dylusz na pewno nie zaliczy tego występu do udanych. Duża szybkość napastnika Miliardera Tomasza Rząsy, ale Michalski spokojnie zabrał mu piłkę. Andziejewicz na środku. Do Podbrożnego. Podbrożny w pojedynku z Muchorskim. Nadal Legia w akcji. Dostrzegł Andziejewicz niepilnowanego Pisza. Teraz dopiero obrońca przy nim. Pisz wychodzi mu z lewej strony Wędzyński. Leszek patrzy na prawą stronę. Tam jest Szeląg. Wycofał jednak do Mandziejewicza. Mandziejewicz do Podbrożnego. Podbrożny w tempo do Mandziejewicza. Mandziejewicz dopiero teraz. John Peary odzyskał piłkę. Ale tutaj jest Ratajczyk. I Janiak. Janiak cały czas utrzymuje się przy piłce. I Mapeza rozpocznie rzutem z autu. Cały czas utrzymują się zawodnicy z Kniew przy piłce. Szeląg blokuje i wybija piłkę Juliusz Kruszanki. Takie na chwilę oswobadzające wybicie. I sędzia Julian Pasek z Legnicy kończy spotkanie. Legia Warszawa pokonuje dzisiaj tutaj przy stadionie na Łazienkowskiej tygodni Miliarder Gniewy 5-0. My dziękujemy Państwu za uwagę. Jeszcze raz zapraszamy na wszystkie audycje sportowe w naszej telewizji na kolejny mecz. Tutaj 15 czerwca pojedynek sezonu Legia Warszawa Górnik Zabrze. Dziękujemy bardzo. Komentowali Maciej Rubiński, Marcin Rubiński.